Witajcie przyjaciele. Ja idę na wykop dzisiaj sobie połazić. No i idę na takie starą pustkę, gdzie mieszkali kiedyś ludzie. Gdzie jest budynek, gdzie są jakieś drzewa owocowe. Stary sad, tak jak ostatnio był odcinek na sadzie. To dzisiaj też będzie. Znaczy dzisiaj, no w sensie dzisiaj go nagram, ale nie wiem kiedy rzucę. I to też jest odcinek z sadu. Będzie. Innego. No i tak sobie spaceruję. Przyszedłem sobie na taką łąkę, znaczy w sumie kiedyś była tu łąka, a teraz bobry. Ja już tu nie byłem trochę też czasu, bo jak wiecie, niektórzy siedzą za granicą. No i mówię, idę sobie i przyszedłem na taką łąkę, która teraz jest jeziorkiem. Wszędzie grasują bobry, wszędzie. To one zrobiły z tej łąki jeziorko sobie. Powycinały sobie trochę drzewek gdzie nie gdzie. Zrobiły damy na rzeczce. I sobie zalały łączkę. Łąkę sobie zalały. Zresztą widać jak one wchodzą i wychodzą. Ścieżek jest pełno. Tną wszystkie drzewa dookoła. No ale niech sobie żyją. O, tu se wchodzi do wody. Widać. Nieszkodliwe są bobry. Zrobiły piękne jezioro, które teraz posłuży było łąką. Teraz jest staw. Posłuży na pewno jakimś kaczkom, łabędziom innym do rozrodu. Zwłaszcza ptactwu wodnemu. Wiadomo. Znajdą się tacy, co uważają, że bóg jest szkodnikiem i w ogóle. Może w dużej mierze, jak go jest za dużo, to jakoś tam szkodzi. Ale mi on nie przeszkadza. Porobił piękne stawy, w których na pewno kaczki, łabędzie, jakieś tam czaple, bodźki inne znajdą swój dom. Tam widać w lesie, co on narobił. Ile drzew powycinam. Wiadomo, musi się czymś żywić. Bo ktoś powie, a ścina drzewa. Niszczy. Ludzie też ścinają drzewa. Ludzie też ścinają drzewa. A on? On musi coś jeść. A my nie jemy drzew. Tylko wycinamy je po to, żeby nie ciopał budulec na dom i takie tam. Widać jak on tam sobie działał. W lesie pełno drzew leży. No i tak to. Ja ogólnie mam pomysł na ten jeziorko. Bo to jeziorko jest też latem. Woda tu nie wysycha. Wiadomo, teraz jest troszkę mało wody, bo w ogóle w tym roku jest niski stan wody. Niektóre jeziorka, na których kiedyś wędkowałem za gnojka, nie mają wody. Oczka pozostały puste. Szlak trafił ryby, wszystko. Wyschły. Taki był suchy rok tamten, 2022. No i ten. Ja mam pomysł na to jeziorko, bo chciałbym, skoro tu jest woda, jest tu nawet dosyć głęboko w niektórych miejscach, to ja tu wpuszczę jakieś ryby, karasie, szczupaki, linę. Niech se żyją. No. Ale dobra, nie będę wam już przynudzał. Lecę na tą pustkę, tam się włączę i pokażę, gdzie będę kopał, co jak wieje. Wieje dzisiaj, dlatego jestem w kamieniarce. Nie wiem, czy ona przeszkadza coś głosie, czy dobrze mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. No, także lecę. Elu. Idę sobie nad stawkiem, ścieżynką. O, a tu ukryte fanty na oko. Trzy flamingówki. Ludzie to są niemożliwi. Wszędzie, w krzakach, wszędzie. Grzybiarze, wszyscy. Niemożliwe to jest. A skoro są flamingówki, to pozdrawiam Cię Artur, Flaming Recycling. Link w opisie. Zapraszam do Artura. On też zbiera śmieci, bo lesie robi kawał dobrej roboty. Zapraszam do niego. Link zostawię w opisie. Elu, lecę dalej.
Idę sobie przez taką polankę. Mówię, a włączę wygrywacz, bo wiadomo, jak to po polankach. No i jest pierwszy bandzik. Co prawda, to tylko łuska, ale coś tam jest zawsze. Zawsze coś tam padnie. Jakoś niemiecka chyba. No jest już. Witajcie. Ja już jestem na miejscu. Na tej pustce. Tam za mną są ruiny domu. Tu wszędzie do kosu drzewka owocowe, to był sad. Tam stała chałupa, ale to ją później pokażę. Chałupa tam stała. A tu był sad, który stała obok gdzieś jakaś stodoła też. No i także dotarłem i działam. I zaraz będę nagrywał, jak coś wykopię. I tyle no. Kto chce, to niech zostanie ze mną, niech ogląda. Elo. Był sygnał pierwszy. O, pierwszy sygnałek. Jest taka jakby zapinka, jakby coś. Nie wiem, widać to? Czy nie widać? Widać. Taka zapineczka. No, także dobrze. Pierwszy sygnałek jest, jakaś znajdka wpadła. Lecimy dalej. Takie same wyleciało. Z tym, że z jakimś materiałem i dosłownie z tego samego dołka sprawdziłem. O, jeszcze coś piszczy. Puszka niestety. Moja maszynka. Znalazłem taką buteleczkę starą, 125 ml. Tak, po jakichś lekach, jak widzicie sami. No, a tu jest ten sadzik. Drzewek pełno. Tu wisi moja torba, żeby jej nie nosić. To sobie powiesiłem. O, plecaczek. Tam ruinki. Nie będę coś śmigał. Tam ruiny. Pełno drzew owocowych. Sadzik. Zobaczymy. Może coś padnie, może nie. Drugi sygnał. Jest kawałek lampy naftowej. Jak to Adi mówi. Pozdro przyjacielu. Nie ma wypadu bez lampy naftowej, tak? I bez fenola. No. Szkoda, że tak rozwalana, no ale tak bywa. Kopałem coś takiego. Wygląda mi to na jakiś tak jakby klucz jakiś albo wajcha. Ktoś kojarzy? Piszcie w komentarzach, jak ktoś kojarzy. Coś tu wpadło. Wygląda na jakieś zdobionko. Albo coś w tym stylu. Zaraz oczyścimy portki. Jak zwykle żona będzie mordę darła. O, nie wiem czy to widzicie. A tu jest chyba szyszka, kokardka. Tu jest odłamane na pewno od czegoś, ale to było takie zdobionko. Fajny fancik, fajny. Albo to tak było.
Jakaś ramka, nie wiem. Coś było, coś fajnego. No, ale nie ma nic. Niestety było i się zmyło. Do następnego. Piwnica jakaś. Widać ruinki. Zawalone coś. Tam dalej też jest fundament. Tu jest fundament. Były domy. Sygnał ładny, ale śmieć brzydki. Żarówka taka wielka była. Niestety. Patrzcie. Pogrzebacz do pieca się trafił. Ktoś grzebał w piecu nim. Po drzwiach do drzwi brak. Jeszcze klamka i można otwierać. No. Kawałek amelinium, kawałek wpadło. Tu stał dom w tym miejscu. Stał dom dookoła ruiny. Ja tu jestem w środku, w tym domu, tak jakby z tego co tak patrzyłem sobie. No a tutaj jest troszkę złomu, jak zwykle ten złom wszędzie, a nie ma ich zabrać. Trzeba chyba terenówkę jakąś wykombinować, bo tu są takie tereny, gdzie nie dojedzie się, ale terenóweczką jak najbardziej. Tam ostatnio widzieliście na stadzie, też było w chuj, teraz też. Szkoda to zostawiać, bo to jakieś tam zawsze parę groszy by wpadło. Już by było na jakieś nagrody, na konkurs. Ze złomu kupować różne rzeczy. Fajna taka rzecz. No ale może kiedyś. A teraz dorzucam tu do tej puli kawałek, który wykupam. Padło coś takiego. To jest od jakiegoś zegarka. Zegarka albo nie wiem, pozytywki jakieś. Coś nakręcane. Coś takiego. A będzie. Padło kucie. Ładne. Wejdzie do mojej kolekcji, już mam parę. Było zgięte, próbowałem, trochę je wyprostowałem. No, jest fajne kutko. To jest ujście tego stawu. To była rzeczka. I patrzcie, jak pan budowniczy zatamował rzeczkę. Pan Bober. Zrobił sobie tamę. Tutaj. O. I wodę wstrzymał i łąki zalał. Tam sobie lekko spływa rzeczka, dalej płynie, nie zatrzymał jej całkiem. A tu se zatamował i se działa, nie? I tak to wszystko właśnie dzięki niemu zalał. To jest właśnie inżynier. Przyroda jest naprawdę zaskakująca. Zwierzę, żeby tak budowało, nie? Fajnie. Ja już spadam do domu. Było to co było, widzieliście. Nie wpadło za wiele, jakieś tam pierdółki. Dużo złomu, mam cały plecak złomu. Co, no pustka sprawdzona. Ja teraz tak chodzę po tych pustkach. Ostatnio byłem teraz. Sprawdzam czy coś gdzieś leży. Wiadomo, trzeba chodzić, żeby coś znaleźć. Ale tą pustkę odhaczam, już tam nie pójdę. Bo nie wpadło nic fajnego, a zero moniaka. Zero guzika, chociaż takie jakieś podstawy
nie ma nic. Także co, no także już tam nie pójdę. No ale pustka sprawdzona, odhaczona. Jest pusta. Mieszkali ludzie, ale nie wiem, nie pogubili albo nie wiem, o co tam chodzi. Trzeba szukać coś nowego. Najlepiej coś po niemieckiego. I tyle, może się coś wtedy trafi. Na razie i tak pogoda nie dopisuje. Zaczął padać deszcz i zmokłem trochę. Śmigam do domu. I tyle. Komu się podobało, to może coś zostawić. Łapkę w górę, jak nie podobało, to w dół. Cokolwiek, komentarz, subskrypcja dla nowych. Tyle no. Cześć.